Każda kolejna aktualizacja do Sons of the Forest zbliża nas do poznania pełnej historii tej gry, a im więcej tych aktualizacji, tym ciężej tę fabułę zrozumieć. Na przykład ostatnio się okazało, że starożytna cywilizacja odpowiedzialna za powstanie mutantów oraz obecne w grze artefakty w ogóle nie istnieje. Zaraz, co? Bo widzicie, Sons of the Forest można powiedzieć, że posiada dwie fabuły. Dwa oddzielne wątki, które tylko nieznacznie się ze sobą przecinają. Pierwsza z nich dotyczy rywalizacji pomiędzy dwiema korporacjami. Sahara Therapeutics, którą poznajemy już w pierwszej grze, oraz Pawton Corporation, która pojawiła się już w Sons of the Forest. I w tej części wszystko jest w miarę w porządku. Natomiast jest jeszcze druga, dotycząca wątku artefaktów, mutantów oraz starożytnej cywilizacji. Tej, której niejako pozbył się całkowicie najnowszy update, wprowadzający jedną bardzo istotną zmianę, która potwierdziła to, o czym mówiło się już od dawna. Zmiana ta sprawiła, że zostały nam już właściwie dwie opcje. Pierwsza jest taka, że jako gracze prawdopodobnie wciąż wiele nie wiemy, natomiast druga, że ten update oraz zawarte w nim zmiany celowo zmieniły dotychczasową wiedzę o świecie gier z uniwersum The Forest. Chociaż możliwe jest też, że to wszystko tak naprawdę nie ma większego sensu, ale takich odpowiedzi na tym kanale nie uznajemy. Nie będę dziś was długo trzymał w niepewności, o jaką konkretną zmianę mi chodzi. Twórcy w najnowszej aktualizacji nieco zmodyfikowali największą jaskinię na wyspie, która teraz nie tylko posiada wiele rozgałęzień oraz kilka nowych, mniej znaczących obiektów, jak tu i ówdzie leżące ciała bądź szkielety ludzi. Powróciły również w sporej ilości ślady obecności ludzi, którzy zostawili na naszej drodze sporo barier oraz elementów oznaczonych krzyżami, co od razu przywołuje skojarzenia związane z chrześcijańskimi misjonarzami z pierwszej gry. Jednak największą zmianą jest pojawienie się, i tutaj uwaga, statku kosmicznego. Tak, w Sons of the Forest pojawił się statek kosmiczny, należący najprawdopodobniej do tajemniczych postaci w skafandrach, które po raz pierwszy pojawiły się w momencie pojawienia się tej jaskini w jej bardziej rozbudowanej formie. Znajduje się on niemal na samym końcu jaskini. Otoczony jest przez martwe ciała osób w skafandrach, które za jego pomocą najprawdopodobniej podróżowały. A na dodatek, w specyficzny sposób statek ten reaguje z solofitem, złotym minerałem licznie występującym w tej jaskini, który posiada niezwykłe właściwości w postaci wyzwalania energii, a także działania przeciwstarzeniowego, przynajmniej jak zapewnia nas film wyświetlany w sali kinowej w jednym z bunkrów. I to właśnie z tym statkiem jest pewien istotny problem, ponieważ jego obecność jest ściśle związana z tak zwaną pradawną cywilizacją, która już od pierwszego The Forest była niejako powodem wszystkich wydarzeń na wyspie. To oni stworzyli artefakty oraz pierwsze mutanty, a także oni odpowiadali za wydarzenia w Sons of the Forest. W końcu do teraz fabuła, czyli do momentu dodania tego statku, wciąż łączyła ze sobą postacie z tego miejsca razem z artefaktami, czego dowodem może być chociażby fakt, że to w tej jaskini wcześniej odnajdywaliśmy złoty pancerz niezbędny do otwarcia ostatnich złotych drzwi prowadzących do kolejnego z artefaktów. Cała, że tak powiem, enigmatyczność została jednak teraz wymazana właśnie ze względu na dodanie tego statku. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Zacznijmy jednak od samego początku. Jednak nie martwcie się, będzie w wielkim skrócie. Cała historia rzekomej pradawnej cywilizacji zaczynała się już w pierwszej grze, czyli w The Forest. Nie do końca wiadomo było, kiedy pojawili się oni na półwyspie, na którym miała miejsce akcja gry. Jednak kilka faktów było pewnych. Pozostawili oni po sobie pewne charakterystyczne struktury w postaci wielkich drzwi oraz przejść, a także to właśnie oni stworzyli artefakty, które przyczyniły się do powstania pierwszych mutantów w tamtym miejscu, a przynajmniej mutanta Virginii, ponieważ ta udokumentowana została przez przebywających na półwyspie chrześcijańskich misjonarzy. Jej rysunek, który możemy znaleźć w pierwszej grze, powstał około 400 lat wcześniej. Następnie te same artefakty, a dokładnie artefakt wskrzeszenia, wykorzystywany był na dzieciach ze względu na swoje potencjalne lecznicze oraz wskrzeszające możliwości.
Co ciekawe, artefakty te prawdopodobnie również były wykonane z solofitu, którego nazwę oraz właściwości poznaliśmy dopiero w Sons of the Forest. I to wtedy również dowiedzieliśmy się o potencjalnych leczniczych właściwościach tego minerału. W każdym razie, ofiarą eksperymentów Sahary okazał się być także Timmy, jeden z bohaterów w Sons of the Forest oraz syn postaci, którą gramy w pierwszej grze. Ten, choć ostatecznie został uratowany, tak stale męczył się z efektami ubocznymi w postaci mutacji, które spowodowane były przez użycie na nim tajemniczego artefaktu obcych, którzy przebywali na półwyspie wiele setek lat temu. W ostatniej cutscence, już po zakończeniu pierwszej gry, dowiadujemy się, że Timmy nie odpuścił oraz stale próbował znaleźć sposób na wyleczenie swoich mutacji. Badania, które przeprowadził, bądź też właściwie śledztwo, bo te słowo chyba bardziej tu pasuje, doprowadziło go do wyspy określonej w zakończeniu jako Site 2, która później okazała się być miejscem akcji kontynuacji w postaci Sons of the Forest. W międzyczasie, pomiędzy dwoma grami, Timmy postanowił wydać również książkę opisującą teorię światów równoległych oraz potencjalnych podróży pomiędzy nimi. Bardzo możliwe wydaje się więc, że artefakty w tym świecie były ściśle związane z tym zagadnieniem. Zarówno te obecne w The Forest, ale przede wszystkim tak zwany artefakt kostka, do którego docieramy dopiero w zakończeniu drugiej gry. Tam dosłownie podróżujemy na moment do innego wymiaru. Wymiaru, który przez długi czas uważany był za świat, z którego pochodzi wspomniana już wcześniej obca cywilizacja. Praca Timmy'ego, a także zawarta w niej teoria o równoległych światach stała się niezwykle popularna, natomiast sama książka otrzymała tytuł bestsellera. Doprowadziło to do sytuacji, w której w oparciu o tę pracę, a także fikcyjną opowieść The Realm Beyond, którą również znajdujemy w grze, powstał kult określający siebie jako Dzieci Gwiazd. Członkowie kultu opierali swoje wierzenia na opowieściach Erika LeBlanca dotyczących Półwyspu oraz obecnych na nim artefaktów starożytnych cywilizacji, a także na wspomnianych wcześniej dwóch książkach. Tylko jak się okazuje, ta cała starożytna cywilizacja tak naprawdę prawdopodobnie nie istnieje, a przynajmniej nie w takim sensie, jak nam się od początku wydawało. Bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie cywilizacja ta w wyobrażeniach była grupą obcych, którzy przybyli na Ziemię przeprowadzać swoje eksperymenty. Dodanie jednak solofitu w jaskiniach w Sons of the Forest nieco podważyło tę teorię, ponieważ nagle okazało się, że materiał niezbędny do tworzenia artefaktów, a co za tym idzie przeprowadzania eksperymentów, od zawsze znajdował się na Ziemi. Co więcej, postacie w skafandrach bardzo przypominały ludzi, a to wszystko potwierdziło dodanie statku kosmicznego do gry, który prawdopodobnie również należał do tej, w cudzysłowie, pradawnej cywilizacji, która tak właściwie teraz nie wydaje się być już jakąś rasą obcych, a po prostu ludźmi, tylko że z innego wymiaru, wymiaru równoległego do Ziemi z gry. Już samo pojawienie się książki Timmy'ego mogło sugerować taki rozwój fabuły, natomiast pojawienie się statku wydaje się to potwierdzać, bo jak do niego wejdziemy, to okaże się, że bardzo przypomina on pojazdy konstruowane przez ludzi. Posiada podobne rozwiązania technologiczne, ale przede wszystkim wiele z jego funkcji bądź mechanizmów jest opisana, i to po angielsku. A fakt, że statkiem tym podróżowali twórcy artefaktów, potwierdza to, że w środku znajdujemy osobę w złotej zbroi, pozwalającej na otwarcie drzwi, które również miały być dziełem tej pradawnej cywilizacji. Tak oto okazuje się, że wszystko co sądziliśmy dotychczas się zdezaktualizowało, a w świecie The Forest prawdopodobnie nigdy nie było żadnych obcych, tylko ludzie, którzy w innym wymiarze odkryli możliwość przenoszenia się pomiędzy wymiarami, prawdopodobnie korzystając z niepoznanych do końca wciąż właściwości solofitu. To duża zmiana, ale biorąc pod uwagę aktualnie dostępne części historii, wydaje się, że potwierdzona. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zgadzacie się z tą teorią, a może macie na ten temat własne zdanie? Dajcie znać w komentarzach oraz koniecznie sprawdźcie inne filmy, na przykład ten wyjaśniający fabularnie, jak RMC mógł pojawić się w świecie Sons of the Forest.